Jak widzicie, dookoła mnie jest duży ruch ciężarowy, co oznacza, że znajduje się na warszawskich Oddolanach, a ulica Ordona w tym miejscu będzie przebudowana. Jak to będzie wyglądać? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, trzymam się za nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się na warszawskich Oddolanach, co możecie zobaczyć po dużej ilości kabli wysokiego napięcia, elementach zielonych i torach wyłączonych z użytkowania i budynkach popadających w ruiny. To są oczywiście dawne tereny kolejowe, które kiedyś miały dużą świetność, a teraz popadają w ruiny. Kolejarze zbytnio nic z tym nie robią, po części wynajmują te przestrzenie, a de facto to wszystko umiera jeszcze bardziej. Same samochody w tym miejscu muszą się teraz lepać przez Ordona, a w okolicy powstanie nowa Warszawa Zachodnia. Choć w okolicy samej Warszawy Zachodniej też oczywiście wszystko pięknie nie wygląda, bo tam również trwają prace przy odbudowie niektórych bocznic pod stare, dawne, nieużytkowane już bocznice kolejowe. Co ważne, wszystko tam musi pozostać w takim stanie jak było, bo musi być odbudowane tak jak to jest zgodnie z projektem, a w tym miejscu będzie budowana aktualnie nowa Ordona, a właściwie będzie przebudowana w ramach pierwszego fragmentu przebudowy. Pierwszy fragment jest od odcinka, który był już przebudowany do odcinka asfaltowego, czyli mniej więcej zacznie się na tym pierwszym skrzyżowaniu, które w tym miejscu widzimy, z ulicą Stańczaka, no i dalej będzie nowa ulica. Nowa ulica musi pozostać oczywiście brukowana, bo bruk w tym miejscu jest zabytkiem, ale jak widzicie na wizualizacjach, tego bruku w tym miejscu prawie zupełnie nie ma. Zgodnie z aktualnym podziałem ulicy, tak to wszystko wygląda, parkowanie właściwie jest prawie z każdej strony. Po przebudowie to się zmieni, pas dzielący będzie tylko i wyłącznie prawie dla zieleni, no i jezdni będą mniejsze, będzie też przestrzeń dla rowerzystów i będą miejsca parkingowe, jak i również chodniki po obydwu stronach będą trochę większe, chociaż przynajmniej po jednej stronie. Pomijając te elementy, sama ulica, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będzie mieć tu bruku, chociaż on cały czas tutaj będzie. To znaczy, gdzie on będzie? Będzie bruk wyłożony ponownie, tak jak teraz jest, zabytkiem, tylko będzie przykryty warstwą asfaltu na części dla samochodów i części dla rowerzystów. Miejsca parkingowe w tym miejscu, które będą równoległe do ulicy, będą pozostawione tak jak wcześniej były, czyli będą na bruku. W ten sposób udało się dogadać miasto z konserwatorem zabytków, aby bruk na razie zniknął z tejże ulicy, nie jeździło się po nim, dlatego że mieszkańcy w tym miejscu bardzo się skarżą, którzy nowych osiedli już w tym miejscu mieszkają, na hałas, który jest generowany właśnie przez pojazdy towarowe i ciężarowe w tymże miejscu. Dlatego to się zmieni, będzie też przy okazji lepiej dla jazdy rowerami, bo aktualnie jeżeli ktokolwiek z Was jechał, niezależnie czy jakimkolwiek środkiem transportu, to po prostu zawsze tu jest po prostu nieprzyjemnie się tędy jedzie. W dużym skrócie tędy zupełnie się nieprzyjemnie jedzie, podskakuje się, po prostu nie ma jakiejkolwiek wygody. Przy okazji w okolicy jest też przebudowana Jana Kazimierza, jak i również Marcina Kasprzaka. Marcina Kasprzaka jest przebudowana tak samo jak ulica Wolska w ramach budowy tramwaju na Kasprzaka, a de facto odbudowy części trasy tramwajowej. Tutaj nie było w tym miejscu na Kasprzaka trasy tramwajowej, jeździła tylko do 12 tysiąclecia i tam skręcała, a dalej jest przebudowa ulicy Wolskiej. Co ważne, dalej się znajduje ulica Lekcyjna, na której są aktualnie już pasy rowerowe. Ulica Wolska z ulicą Lekcyjną i ulicą Ordona będzie przebudowane. To jest całe skrzyżowanie się zmieni, tak samo jak skrzyżowanie Ordona z Kasprzaka. Możecie to zobaczyć już aktualnie patrząc na to, co widzimy na tych skrzyżowaniach. Będą tutaj przejazdy rowerowe i ciąg pieszo... Nie ciąg pieszo-rowerowy, tylko pasy rowerowe wzdłuż tych jezdni. W ten sposób bezpośrednio od ulicy Lekcyjnej do ulicy Ordona będzie można przejechać po pasie rowerowym i pociągach rowerowych w ten sposób, aby nie trzeba było zjeżdżać na jezdnię ani chodnik. To dobra zaleta i dobra zmiana w tymże miejscu, dzięki czemu faktycznie nowa część rowerowa w tym miejscu będzie mogła się rozwijać. To oczywiście duży plus, chociaż nie będę ukrywać, że jeszcze to nie jest wszystko idealnie, bo prymas tysiąclecia w okolicy tutaj aktualnie została przebudowana w tunelu, co prawda, ale od Kasprzaka do tunelu pod Warszawą Zachodnią, aktualnie ta
ścieżka rowerowa jest w bardzo kiepskim stanie i z tego co wiem na razie ZDM nie zamierza tam nic robić. Natomiast wracając do tej ulicy, możecie zobaczyć lecąc tak tutaj bezpośrednio z lotu ptaka, że jest trochę tych miejsc do zawracania, gdzie samochody mogą zawracać i zmieniać kierunek. Te miejsca po części będą zlikwidowane, jak i również miejsca parkingowe po środku ulicy. ZDM zaznacza, że aktualnie te miejsca do zawracania nie są wszędzie wykorzystywane cały czas, dlatego będą zlikwidowane, aby mogło powstać więcej miejsc do legalnego parkowania równolegle. Aktualnie tutaj oznakowania właściwie nie ma, jeżeli chodzi o parkowanie, jakiego odpowiedniego zgodnie z przepisami, jak i również dużo samochodów stoi niezgodnie z przepisami, jakby patrzeć to, gdzie można parkować. Dlatego to się zmieni w ten sposób, aby nie było parkowania na samym środku jezdni i parkowanie równoległe było tam, gdzie po prostu można parkować. Ogólnie po prostu ta ulica zostanie uporządkowana, czego aktualnie w tym miejscu nie ma. Natomiast sama przestrzeń po środku będzie mieć dużo nowej zieleni. Przez to, że nie będzie miejsc łączących ulice, będzie to po prostu jedna długa ulica, znaczy jeden długi pas dzielący zielony. Będzie tutaj łącznie 40 nowych drzew, z czego 24 już istnieją w tym miejscu, co oznacza, że łącznie tutaj będzie dom 64 drzewa. Sama ulica zmieni się dosyć mocno, natomiast to nie jest docelowa przebudowa, tak jak powiedziałem to wcześniej. To jest etap pierwszy. Etap drugi będzie realizowany, kiedy tramwaj w kierunku Ordona, czy też w kierunku Ordona powstanie. Nie wiem, czy wiecie, ale aktualnie jest przebudowa Warszawy Zachodniej. Może wam się to obiło uszy. Co ważne, przebudowa Warszawy Zachodniej aktualnie jest realizowana w ten sposób, że powstaje pod ziemią nowy tunel tramwajowy. Tunel tramwajowy powstaje jako pustka technologiczna i nie będzie na razie wykorzystywany. Przy okazji tutaj ciekawostka, jeszcze patrząc na ujęcia, w tym miejscu zaczyna się ulica Jana Kazimierza i o niej ostatnio był film na kanale. Jak chcecie dowiedzieć się więcej o przebudowie Jana Kazimierza, kliknijcie link w opisie i lub w karcie. O nim ostatnio mówiłem i to też jest duża przebudowa, która będzie trochę dłużej trwać niż ta. Wracając do tramwaju pod zachodnią. Tramwaj pod zachodnią powstaje jako właśnie pustka technologiczna i nie będzie wykorzystywany poza odcinkiem do peronu pierwszego WKD, patrząc od Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ten odcinek będzie budowany niedługo, natomiast kolejne odcinki w kierunku Woli i w kierunku ulicy Kasprzaka będą realizowane dużo, dużo później. Nie wiemy na razie jeszcze kiedy, bo to wszystko zależy od tego, jak kiedy się dogada miasto z kolejarzami a propos planu miejscowego w tymże miejscu. Jak widzicie, te wszystkie tereny, które tutaj patrzymy właśnie, to są tereny kolejowe. Aktualnie słabo zagospodarowane, popadające w ruinę i niedługo PKP będzie całkowicie chciało sprzedać oczywiście te tereny innym nabywcom. W ten sposób całkowicie się pozbędą tych terenów, powstaną tutaj nowe kolejne osiedla mieszkaniowe, nowe ulice i nowe ośrodki społecznej kultury, czy to po prostu też obiekty komunalne. Dlatego musi powstać plan miejscowy, aby po prostu było wiadomo, jak to wszystko musi powstawać i jak to wszystko będzie się rozwijać w tymże miejscu. Jeżeli ktoś z was się zastanawia, czy aby na pewno to są tereny kolejowe, macie tutaj krótką i szybką odpowiedź. W tym miejscu wisi plakat, a właściwie taki baner PKP z możliwością wynajęcia tych właśnie terenów, więc doskonale można się domyśleć, czyj to oczywiście, czyja to jest przestrzeń w tymże miejscu. Dlatego dopóki tego to nie będzie dogadane pomiędzy jedną a drugą stroną, pomiędzy miastem a kolejarzami, to wszystko będzie czekać na to, bo tramwaj nie powstanie w miejscu, gdzie nie wiadomo, jak się będzie rozwijać przestrzeń w okolicy. Tramwaj musi powstać, gdzie będzie mieć już gotowe cały projekt, cały teren zagospodarowania przestrzennego, bo na tej bazie powstają właśnie prace projektowe, pozyskiwanie wszystkich dokumentów potrzebnych do budowy nowej trasy tramwajowej. Więc nawet tutaj niezależnie od tego, jak duże pieniędzy tramwaj na Odolany czy tramwaj na Ordona by dostał, ten tramwaj nie powstanie w tym miejscu, bo dopóki nie będzie uporządkowanych papierów i dokumentacji, to wszystko nie ma sensu do budowy, po prostu nie ma jak tego realizować. Przy okazji, tak to wygląda wszystko z bliska, jakbyście chcieli zobaczyć. Ogólnie możecie się tutaj przejść po tych terenach. Tu jest dużo terenów, gdzie po prostu możecie natrafić nagle na jakieś szyny, nagle na jakieś tory, które od dawna, od kilku ładnych lat, albo nawet kilkudziesięciu lat nie są całkowicie wykorzystywane. Duża ilość hali starych w tym miejscu jest i to wszystko powoli znika. Nowym, dobrym elementem tutaj, który właśnie zmienił się już mocno, jest sama ulica Jana Kazimierza, gdzie jeszcze jest trochę przestrzeni przemysłowych, ale głównie już tam są nowe osiedla, no i oczywiście niezliczona ilość żabek. Przy okazji w tym miejscu znajduje się część techniczna, zaplecze techniczne budowy tramwaju na Kasprzaka, o którym mówiłem chyba z jakieś 2 lata temu, jak zaczynała się właśnie tamta przebudowa. Także jak widzicie, przebudowa Ordona aktualnie to nie jest docelowa przebudowa. Wszystko będzie czekać później na tramwaj. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak tramwaj będzie powstawać.
bo przez najbliższe miesiące będzie realizowana ponownie koncepcja wielowariantowa, jak tramwaj powstanie właśnie od Warszawy Zachodniej w kierunku ulicy Kasprzaka. W związku z tym, że zostały tutaj znalezione nieprzewidziane wcześniej różne obiekty podziemne, tego trzeba to ponownie przearanżować. Możliwe, że tramwaj wtedy od Warszawy Zachodniej będzie jechać wzdłuż, a właściwie pomiędzy jezdniami Prymasa Tysiąclecia, gdzie przestrzeń została pozostawiona podczas budowy Prymasa Tysiąclecia, ale szczerze powiedziawszy wątpię, żeby tak to powstało. Tramwaje też zbyt nie chcą bardziej obsłużyć w ten sposób, chociaż już trochę odolane, co akurat według mnie jest dobrym podejściem. To nie zmienia faktu, że przebudowa Ordona w aktualnym aspekcie aktualnie już będzie realizowana i już więcej aktualnie postaram się nie mówić. Ta przebudowa będzie trwać przez najbliższy rok, czyli mniej więcej do czerwca 2024 roku. Kolejny element przebudowy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiemy kiedy powstanie i będziemy pewnie jeszcze trochę czekać. Ja z filmami na temat tej przebudowy będę się pojawiać mniej więcej co 2 miesiące, tak samo jak przy przebudowie Jana Kazimierza, z tym, że Jana Kazimierza będzie realizowana trochę dłużej. Tak wygląda ta cała inwestycja. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tymczasem ja jeszcze dzisiaj oczywiście się pojawię zmniejsza z tym i jutro, jak mi się uda, w Ożarowie, a później w Windach na polu Mokotowskim. Cześć!